Hej, stary koniu! Witaj, stara szkapo! Myślałem, że cię zaskoczę. Jak cholera! Dzisiaj to jest ostatnia misja w trybie kooperacji z Call of Duty Modern Warfare 3, nie chcę cię martwić. Chociaż zostało nam dużo tych przetrwań, czy survivalów, czy jak to się nazywa? Survival! Survival, tak? Nie wiem, czy tak nazywa. Nie mam w dupie wymowy, wiesz. Ja wiem, na to nagonka, ale ja mam na to wyjebane, wiesz, jak nie. Mamy misję ogniową do zrobienia. Wyłącz system przeciwlotniczy i korzystając ze wsparcia AC-130, przedostań się do środka bazy. Brzmi konkretnie. Śmierdzi tutaj ołowiem odpalanym z różnych perspektyw. Dobrze powiedziane. Oj, tęskniłem za tą grą. Znowu za czymś tęskniłem. Zapominam ja czasami. Ja młoda sarenko. Dzisiaj, ale to sobie jeszcze pogadamy przy survivalu, bo tam jest czas na... Tam jest czas na klachy. No. Tu jest czas na kałachy, co najwyżej. No gdzie ta gra? Gdzie ten drugi gracz się tak powoli odpala strasznie, o rany? Jeszcze Mordor ładuje się powolutku. Kurczę, wy się nigdy nie nauczycie z tobą na ten. No. Wow! Gdzie jesteś, Rojo? Obawiam się, że nie przy tobie. A widzę cię. Wow. Czekaj. Ja lecę samolotem. Dobra, okej. Okay. Ty lecisz samolotem, a ja mam, z tego co rozumiem, dać ci współrzędne. Tylko chciałbym się dowiedzieć, czym ja ci mam dać te współrzędne. Nie wiem, a masz jakiś kierunek, w którym powinieneś się poruszać? Bo ja tutaj, jak kruszę tutaj tych, co do ciebie strzelają. A, wiesz co, nie mam. Ale mam taki laser, który mi się wydobywa z broni. I domyślam się, że to jest po prostu nacelowanie pod jakiś nalot jakiegoś terenu, cholera. To chciałbym poznać magiczny N, fajny jestem. No klikam N, what the fuck. Ale ja strzelam tutaj spokojnie, może ci musisz gdzieś posunąć... A, Rokalon latał góry, woohoo! Ale ja... Co mam tu robić generalnie? Przecież ty wszystko niszczysz, człowieku. No nie wiem. Słuchaj, z nieba. Wiesz co, ty chyba musisz się tutaj dostać, a ja mam cię osłaniać. Aha, to sorry. To w takim razie wiesz, jak się to mówi. Flota wymiot... dobrze mówię tak. Flota wymiata, piechota zamiata. No, będę, wiesz co, uważaj, helikopter z tyłu, schowaj się, ja go strącę. Dobra. Za bardzo nie mam gdzie. Po prawej masz dwie ciężarówki. Dobra, strąciłem. Aha, mamy tylko... Czekaj, schowałem się w rurze. Ale mam tylko 4 sekundy do odpalenia. No to cholera, wiesz co, to ja uciekam. Ale jazda, to mi się teraz podoba. Teraz już wiemy, o co chodzi mniej więcej. No, odpalamy jeszcze raz, nie? Tak, to oczywiście. Szkoda, że się nie można rolami tak na szybko zmieniać, bo nie chcę znowu tego ładować od początku. Aha. Uważaj. Okej, spokojnie, jestem przy murze. Dobra. Granat, ajajajajaj. Uważaj, śmigłowce, schowaj się gdzieś. Nie, wiesz co, śmigłowce specjalnie nie robią mi problemu. Gorzej z okazyjną piechotą. Ja osłaniam to, osłaniam cię w miarę możliwości. Dobra, spokojnie. Muszę zobaczyć z dołu, jak te eksplozje. Nie, bez kitu, zrobimy tą misję jeszcze raz. Ja chcę zobaczyć, jak to na ziemi wygląda. I są widzowie pewnie też. Wygląda konkretnie. Nie powiem. Znaczy fajnie ty wyglądasz, powiedzmy tak. Latasz, potężny samolot z podpisem Rokalon. Jest przejebany. Potężny samolot Rokalon. A wiesz co, to jest takie troszeczkę odwołanie do rzeczywistości, wiesz, na zasadzie, wiesz, że jesteś moim aniołem stróżem. Sparty, teraz? Nie trzeba. Masz gdzieś tam cel przed sobą, po swojej prawej. Zabilicie? Chyba tak, wiesz co, zamieńmy się rolami. Dobra. Jeśli masz na to jakiś wpływ. No, muszę robić. Po prostu zmienić. Wybierz rolę. Aha. Rojo będzie teraz sterownikiem. Oh yeah! Będziesz latał samolotem. Masz pod jedynką i pod dwójką zmieniasz sobie bronię, przewijasz. Chyba masz trzy ryby. Czy tylko strzelamy? Znaczy sterujesz celownikiem. A samolot już sobie sam leci. O, to dobrze. To nie symulator. To dam radę. Jeśli trzeba tylko strzelać z pojazdu, to dam radę. Dobra. Fantastyczna sprawa. No, gdzie to się ładuje?
Jest! Misja Gwiazda Popołudniowa! Oh yeah! No to ja... Strąć ten samochód przede mną. Widzisz takie dwa białe? Czekaj. Już chyba nic tam nie żyje. Mam takie białe punkciki do... O, znaczy pistolet. A masz coś takiego, no. Dobra, już tu do mnie nie strzelaj, Rojo. Ja jestem na pistolet. Wiem, spokojnie. Tu nie ma spinki. No jak nie ma, jak do mnie wyskakują. Strzelam bardzo daleko od twojego... O, samolot. Dobra, zmienię na dwójkę. Nie za bardzo. Dwójką strącałem helikoptery. Dobrze, chyba padł helikopter. O, awansowałem! Boże, mam tu cały armament, rok! Uważaj, rok! Ja robię co mogę. Schowałem się za killerem. Ej, ja ich tutaj rozwalę. Dobra. Chyba masz czysto. Obstrzelam ci jeszcze tam przed tobą. Okej, powiadomie. Nie widzę żadnych ciulików. I co teraz? Nie wiem. Ty masz gdzieś iść. Masz iść tam, gdzie pisze 219. Okej. Rozwalam ci helikopter. Dobra, padł. No i co teraz? Musisz już system obrony. No. Ale już wiem, o co chodzi. Masz jeszcze ochotę na jeszcze? Jasne, jedziemy. Jeśli wiesz... Wow, to jest po prostu cudowne. To spoko. Kurde, więcej takiej. Koś te samochody od razu z przodu. Dobra. No, fuj! Kurna, ładuję to. Dobra, ja się przerzucam na 40 mm. Dobra, schowałem się do rury, także... Zwracaj też na mnie uwagę, bo nie chciałbym dostać w głowę. Dobra, helikopter. Padł. Kolejny idzie za tobą. Uważaj. Idę. Okej, padł. Przede mną ludzie. Chyba rozwaliłem. Dobra. Obok mnie ludzie. Spokojnie, wiem, widzę. Wow, uważaj! Wow, uważaj, rok! Uważaj, rok! Nie, unikać moździerza, czy czego ty tam 40 minut? Właśnie, to jest to! Latający nad tobą, Rojo, to nie zawsze jest gwarant przeżycia. Chyba raczej... O, teraz żeś dobrze dowali. Wiem, elegancko. A, tu jeszcze... mogę przybliżać. To mi pomoże. Dobra. Okej, teraz samochody. Oj, może jednym... A, ładnie. Trójka. Kosz ich tam. Kosze, byku, jest, wybornie. Machine gun. Aha. Helikopter. Ładuję, kurczę no. Dobra, jeden helikopter padł. Shit. Teraz kurde, w kontenerze siedzieli cwaniaki. Dobra, kolejny helikopter padł. Uważaj, żeby cię... A dobra, okej. Okay. Ja jestem w budynku. Dobra. Ale co pokosiłem. Byczo. Okej, okay, wchodzą ci do budynku. Już nie. Kurczę, muszę przeładować. Dobra, odłączyłem. Odłączyłeś, elegancko. Helikoptery nadlatują. Jestem w budynku, także... Ale się wczułam! Okej, helikopter padł. Padł? Nie padł. Jak tam za budynkiem? Raportuj, bo ja nie widzę. Jak tam dookoła mnie? Na razie okej, masz gościa za tobą, ja teraz cię będę ochraniał moździerzem. Także dobra, to weź skasuj, ja siedzę w kontenerze, także możesz dosyć bezpiecznie ładować. Jest? 150. Dobra, biegnę. Elegancko, biegnij. Może czuję się naprawdę, jakby od tego zależało twoje życie.
No bo zależy. Gry są piękne. Dobra, odbezpieczone. Okej. Okay. Z tyłu za mną. Wie, widzę. Ja na razie siedzę w kontenerze. Kosiłeś? Okej, okay, tu im walnę im sabotem. Chyba jakiś śmigłowiec we mnie wali. Nie tylko, bo to będę miał trudne zadanie teraz, ale spoko. Dobra, wezmę za priorytet śmigłowiec. Mam 13 sekund. Okej, okay, śmigłowiec padł. Biegnij, ja cię tu osłaniam, spokojnie. Uff. Elegancko. Wow, no to było przecudowne, No to co, do zobaczenia w takim razie w trybie survival. Czy survival, Madai Fai Kyle. Ale to w następnym odcinku oczywiście. Dzisiaj trochę krócej, ale nam tak sprawnie poszło, że ho ho! No może nie od początku, ale potem na szczęście nie zapomnieliśmy włączyć Nubloka. Ale fajnie, bo wszyscy mogli sobie zobaczyć z dwóch perspektyw to nagranie. Tak, to jest fajne, to będzie atrakcyjne po prostu, wiesz. Widzieli co ja widziałem, co ty widziałeś. Tak jest, trzymajcie się, pa pa! O, czeki, buu!